Drodzy siostry, bracia, w dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy opis Księgi Powtórzonego Prawa, w sytuacji Mojżesz zwraca się do ludu. Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś? Czy Bóg przyszedł i wybrał sobie jakiś naród spośród innych narodów, jak to wszystko, co tobie uczynił Pan Bóg twój? Poznaj dziś i rozważ w swoim sercu, że Pan jest Bogiem, że nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie. Bo Bóg jest Panem, jest władcą. Słuchając Jego wskazań i rad, wypełniając Jego wolę, będzie ci się dobrze wiodło, bo tak cię zapewnia dzisiaj Bóg. Bo w mocy Bożej jest sprawić to, by ci błogosławił, by to, co zamierzasz w sercu, czego pragniesz, co jest dobre dla ciebie, dla twojego zbawienia i dla twojego potomstwa, by to stawało się twoim udziałem. Bo Bóg jest potężny i może to sprawić. Jest wszechpotężny. Jest to Pan Adonai. Jego imię, które tu słyszymy, w przekładzie hebrajskim jest tu użyte słowo Adonai. Pan to znaczy Adonai. Ale w dosłownym tekście, w zwojach Starego Testamentu znajdujemy tam imię Boga Echjech Asher Echjech. Jestem, który jestem. To zapisane w postaci czterech półgłosek święty tetragram, czyli cztery święte litery, które mówią imię Boga, które tylko raz w roku mógł wypowiedzieć najwyższy kapłan. Bo tak święty i tak potężny jest Bóg, że bano się wypowiadać Jego imienia. Nikt nieupoważniony nie mógł tego imienia wypowiedzieć. Bo jeżeli by się coś takiego zdarzyło, to cały naród musiał pokutować. Kapłan rozrywał szaty, posypywał głowę popiołem. Był to straszny grzech, wielkie przewinienie, użyć imienia Bożego. Bo tak jest wielki Bóg. Ale to prawo Starego Przymierza. My żyjemy w Nowym Przymierzu. I Bóg jest bliżej nas. I mówimy o Nim, że jest jeden, ale w trzech osobach. Bo tak objawia się nam Jezus, Bóg przez Jezusa, który nas dzisiaj w Ewangelii poucza, abyśmy nauczali wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bo nasz Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. To jest Trójca Święta. Dziś obchodzimy uroczystość Najświętszej Trójcy. Przyglądamy się tej tajemnicy wiary, jak mówiłem we wstępie. Bo to jest jedna z wielkich tajemnic wiary. Nie możemy jej pojąć rozumem. Wiemy, że Bóg jest jeden, choć w trzech osobach i nie jesteśmy w stanie relacji między tymi osobami do końca zgłębić. To wymaga naszej wiary. Jak wewnątrz wygląda Trójca Święta? Na wykładach z teologii dogmatycznej, kiedy mieliśmy traktat o Trójcy, to większość tych wykładów poświęcone było tym, jaka Trójca Święta nie jest. Bo pojawiły się niezliczone herezje, które mówiły o różnych wyobrażeniach, jak wygląda Bóg wewnątrz siebie. Trudno jest powiedzieć, jaki jest Bóg w Trójcy, jedyny. Czy to jest jeden Bóg, który się w trzech różnych maskach, odsłonach objawia. Bardzo mało wiemy o Bogu. Niemal cała nasza wiedza o Trójcy Świętej zawiera się w dzisiejszej prefacji, w której modlimy się, mówiąc, że Ty, Boże, jedynym jesteś Bogiem, nie przez jedność osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. Dzięki Twemu objawieniu wierzymy i wyznajemy prawdziwe wiekuiste bóstwo, wielbimy odrębność osób,
jedność w istocie i równość w majestacie. I to, chociaż jest w polskich słowach opisane, to nadal jest trudne do przyjęcia. I ja sam tego nie jestem w stanie zrozumieć. Jak mówił w świętej pamięci ksiądz Pawlukiewicz, jeżeli zrozumiałeś Boga, to znaczy, że to nie jest Bóg. Bo Jego się nie da objąć rozumem. To, co nam objawia, to prawda, że Bóg Ojciec wszystko działa przez Syna w Duchu Świętym. Dlatego wszystkie najbardziej uroczyste modlitwy, tak jak kolekta mszalna przed chwilą, są zakończone uroczyście słowami: Boże Ojcze, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. To jest jeden Bóg, którym jest Ojciec, Syn i Duch Święty. Jedno imię Boga Trójjedynego. I to słowo, samo słowo Trójca brzmi bardzo dostojnie, bardzo wzniośle. Ale to nie musi oznaczać, że Bóg, który jest taką tajemnicą, którą ciężko zrozumieć teologom, najtęższym umysłom chrześcijaństwa, którzy nie zdołali zgłębić tajemnicy Trójcy Świętej, to nie oznacza, że Bóg musi być odległy. Bóg nie musi być tym, którego imienia boimy się wypowiedzieć, jak Izraelici w Starym Przymierzu. Bóg może być bliski nam. Jedno z Jego imion to Emmanuel, Bóg z nami. Niedawno czytałem ciekawą anegdotkę, w której pewna dziewczynka zapytała swojego ojca: tatusiu, jak duży jest Bóg? Ojciec odpowiedział, spojrzawszy w górę, wskazał na samolot. A jak duży jest ten samolot? Zapytał córki. Dziewczynka odpowiedziała: bardzo mały, prawie go nie widać. Wtedy tato zabrał swoją córkę na lotnisko i pokazał jej samolot z bliska. Zapytał dziewczynkę: a teraz, córeczko, jak duży jest ten samolot? Ogromny, wykrzyknęła córeczka. Wtedy ojciec powiedział: wielkość Boga zależy od tego, jak blisko lub jak daleko Niego jesteś. Im bliżej Niego będziesz, tym większy będzie w Twoim życiu. I to jest pewna prawda o Bogu. Kiedy się do Niego przybliżamy, to ogrom Jego potęgi, Jego miłości, Jego dobroci wzrasta. Widzimy Go dokładniej, bo widzimy z bliska. Bóg nie jest odległym, którego powinniśmy się bać, którego nie jesteśmy w stanie zrozumieć. On jest Bogiem bliskim, tak bliskim, że postanowił zamieszkać w naszych sercach przez Ducha Świętego w sakramencie chrztu i bierzmowania. Uczynił z nas swoją świątynię, swoje mieszkanie w naszych sercach. I chociaż może nie jesteśmy w stanie Boga zrozumieć co do istoty, jaką Bóg jest, ale możemy poznawać Boga przez Jego działanie, przez to, że Bóg Ojciec nas stworzył, cudownie nas stworzył, że Syn Boży nas odkupił i zbawił, wykupił nas z niewoli grzechu, że Duch Święty mieszka w naszych sercach i nas uświęca. To przez działanie możemy Boga poznawać. I jak mówi święty Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu, wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Jeżeli pozwolimy się przez sakramenty prowadzić Duchowi Bożemu, to jesteśmy dziećmi Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by znowu pogrążyć się w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, którym możemy wołać Abba Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga i współdziedzicami Chrystusa. To jest obietnica Boga. On jest naszym tatą. To słowo Abba, gdyby spróbować przetłumaczyć je dosłownie na język polski, to jest to najczulsze
określenie ojca, tatuś, tatuleńku, tatusiu, tatuleńku. Tak może zwracać się każdy z nas ochrzczonych do Boga. Do Boga, którego imienia bali się wypowiadać Izraelici. Do Boga, który w Trójcy Świętej jedyny jest wielką tajemnicą. Ale ten Bóg jest Bogiem bliskim, jest tatą. Jest tym, który przez działanie względem nas, przez błogosławieństwo i czynienie dobra nam się objawia. Bardzo dobrze, myślę, zrozumiał to jeden z naszych parafian, już nieżyjący, świętej pamięci, którego pogrzeb miałem zaszczyt sprawować. Przez niemal 5 lat widziałem praktycznie codziennie go w kościele. Widziałem, jak wpatrzony w ołtarz, w Najświętszy Sakrament, jak wsłuchiwał się w każde słowo. Chociaż miał już ponad 80 lat, a jednak jego wiara była jak wiara dziecka, zakochanego, wpatrzonego. Jeżeli miałbym wskazać kogoś świętego, kogo spotkałem, to właśnie tego Pana, kogoś spośród nas. Kiedyś na takiej krótkiej pogawędce przed kościołem odezwał się do mnie: ksiądz dzisiaj użył wezwania do modlitwy Ojcze Nasz, takiego, który najbardziej lubię. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. To moje ulubione wezwanie. Bo on wiedział, że kiedy zwraca się do Boga, to jako syn, jako dziedzic, z niewielką radością, z pogodą ducha. Piękne świadectwo wiary, bardzo pokornej, prostej i ufnej, bycia dzieckiem i dziedzicem Królestwa Bożego. Wierzę mocno, że już w jego życiu ta bliskość jest największa, jaką można osiągnąć, że już jest w niebie i cieszy się Królestwem Bożym. Dzięki właśnie temu, że zaufał Bogu, że poznał Go nie tyle przez poznanie rozumowe, przez zgłębienie w pełni istoty Boga, ale przez działanie w jego życiu Boga w Trójcy Świętej jedynego. Niech to będzie dla nas też wzór i zaproszenie, aby Boga poznawać, aby się do Niego przybliżać, aby ośmielić się wszechmocnego Boga nazywać Tatą i przybliżać się, poznawać Go, uświęcać swoje serce, aby kiedyś, kiedy zakończy się nasze ziemskie pielgrzymowanie, złączyć się w Nim na zawsze. Amen.